I gdy przyszedł na to miejsce, Jezus, spojrzawszy w górę, rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dzisiaj w twoim domu muszę pozostać. I zszedł prędko i przyjął go rozradowany, a wszyscy widząc to, szemrali mówiąc: Do grzesznego człowieka poszedł w gościnę. Zacheusz zaś, powstawszy, powiedział do Pana: Oto połowę mego majątku, Panie, daję ubogim, a jeśli kogo w czym oszukałem, zwracam poczwórnie. Jezus zaś powiedział do niego: Dzisiaj zbawienie weszło do tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Szczęść Boże. Zapraszam na krótką refleksję biblijną. Ewangelia Łukasza, rozdział 19, wersety od 1 do 10. Zatytułowałem: Jezus wchodzi do domu Zacheusza. Jest to czytanie Ewangelii na 31. niedzielę zwykłą, rok C. We wstępie przeczytałem już drugą część tego fragmentu Ewangelii, teraz pozwolę sobie pierwszą do wersetu 4. I wszedłszy, przechodził przez Jerycho, a oto człowiek zwany imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bogaty. Szukał, aby zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, ponieważ był niskiego wzrostu. I pobiegłszy naprzód, wspiął się na sykomorę, aby zobaczyć go, ponieważ tam miał przychodzić. W tłumaczeniu dzisiejszym również dostosowałem tekst bardziej do języka greckiego. Między innymi podobają mi się te zbitki słowne złożone z dwóch czasowników. Jeden czasownik wprowadza akcję, a drugi opisuje konkretną akcję. Na przykład w wersecie pierwszym: wszedłszy, przechodził. Albo w wersecie czwartym: pobiegłszy naprzód, wspiął się. Jak również w wersecie ósmym: powstawszy, powiedział. Jest to sposób typowy wyrażenia się Łukasza w Ewangelii. Ponadto inne słowa również starałem się w jakiś sposób uwydatnić, w sposób bardzo podobny. Na przykład mamy trzy razy powtórzony czasownik, który jest przetłumaczony dwa razy jako zobaczyć, a później widząc, że szukał, aby zobaczyć Jezusa w wersecie trzecim, później w czwartym, aby zobaczyć Go, i w siódmym przetłumaczyłem, a wszyscy widząc to, można by też przetłumaczyć jeszcze bardziej dosłownie, a wszyscy zobaczywszy to, szemrali mówiąc. Ponadto ten sam czasownik, który w wersecie trzecim przetłumaczyłem jako szukać, występuje później też w wersecie dziesiątym. Z jednej strony mamy szukanie Zacheusza, Zacheusz szuka, aby zobaczyć Jezusa, a z innej strony jest Syn Człowieczy, przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Czyli takie wzajemne szukanie się. Zacheusz szuka Pana Jezusa, aby zobaczyć, kim On jest, kto to jest, a z innej strony sam jest poszukiwany i szukany przez Syna Człowieczego, który pragnie Go zbawić, ponieważ On jest jednym z tych, który zaginął, zatracił się. Później też w wersecie piątym odpowiedź właśnie Pana Jezusa: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dzisiaj w twoim domu muszę pozostać. Ten czasownik pozostać jest też dosyć istotnym. W tłumaczeniu tysiąclecia mamy, aby zatrzymać się. Zatrzymać się może być raczej bardziej chwilowe. Pozostać może określać czas również nawet nieskończony, ponieważ ten czasownik można też by oddać w znaczeniu zamieszkać, że Pan Jezus chce w Jego domu zamieszkać, czyli w Nim samym również. I z jednej strony też mamy grę na tych czasownikach. Zacheusz, będąc niskiego wzrostu, wchodzi na sykomorę, aby zobaczyć Pana Jezusa, ale tekst nie mówi, że on zobaczył Pana Jezusa, ale wręcz przeciwnie, to Pan Jezus spojrzał w górę, czyli w ten sposób dostrzegł go, ponieważ zwrócił się do niego, aby on szedł prędko. I z kolei później też odpowiedź Zacheusza, jego reakcja w konsekwencji, że to Pan Jezus przejął inicjatywę, teraz on wbrew narzekaniu, szemraniu innych powstaje,
i wypowiada te słowa do Pana. Oto połowę mego majątku, Panie, daję ubogim, a jeśli kogo w czym oszukałem, zwracam poczwórnie. Zacheusz był człowiekiem pieniądza, tym się zawodowo zajmował. Jego odpowiedź też jest bardzo konkretna, ponieważ nawrócenie to nie jest tylko jakieś uniesienie duchowe, ale wymaga też jakichś konkretnych czynów. W jego przypadku posłużył się tak, jak czym pracował, jak pracował, w tym samym stanie teraz zaczyna oddawać. To, co zabrał za dużo, teraz oddaje z powrotem w dwójnasób, czy nawet jeśli kogoś oszukał, zwraca czterokrotnie. I później jest też to wyrażenie w wersecie 9, które przetłumaczyłem: dziś zbawienie weszło do tego domu. W Biblii Tysiąclecia jest, że stało się udziałem tego domu. W wielu tłumaczeniach, zarówno w języku angielskim i włoskim między innymi, oddawane jest to w sensie wejścia, bo można by też jeszcze bardziej to dosłownie przetłumaczyć, że dzisiaj zbawienie stało się, dokonało się w tym domu, gdyż on jest synem Abrahama. Ale to oddanie tego wyrażenia w sensie wejścia do domu współgra w tym wcześniejszym propozycji, że Pan Jezus chce przyjść do niego, ponieważ musi u niego się zatrzymać, czyli w konsekwencji musi do jego domu wejść. Zacheusz wyszedł ze swego domu, aby zobaczyć Pana Jezusa. Pan Jezus z powrotem go wprowadza do swego domu, aby on sam, Zacheusz, jak w lustrze, jak w zwierciadle, zobaczył siebie samego, swoją kondycję, po to, aby był w stanie dokonać ten gest nawrócenia, a przez nawrócenie też otwiera się na innych, między innymi na ubogich, ponieważ odpisze, czytamy: oto połowę mego majątku, Panie, daję ubogim. Był zamknięty w sobie, aby nagromadzić dla siebie, teraz otwiera się na innych, szczególnie na ubogich. Jest też może dla podkreślenia bardzo istotna gra słów w znaczeniu, że ta osoba, nawet w wersecie drugim jest to złożone stwierdzenie, można by to bardziej dosłownie nazwać, że oto człowiek zwany imieniem Zacheusz. Postarałem się to oddać to w ten sposób, ponieważ są dwa określenia łączące do tego. W pierwszym znaczeniu jest, że można by oto człowiek o imieniu zwany Zacheusz. Te imię Zacheusz, samo to imię znaczy ktoś, kto jest czysty, niewinny. Tu w tym przypadku Zacheusz w swojej przeszłości nie był czystym, nie był niewinnym, ale też w formie czasownikowej, gdyż to imię Zacheusz jest pochodzenia hebrajskiego, można by oddać w sensie, że został uczyniony niewinnym, czyli został uniewinniony. I w tym wypadku byłaby ta gra słów, że po swojej spowiedzi, po swoim wyznaniu do Pana Jezusa, zostaje teraz przez Pana Jezusa uznany jako niewinny, zostaje uniewinniony, zostaje przebaczony mu, dlatego to imię Zacheusz jest do niego przypisane. Można by jeszcze przyjrzeć się użyciu czasownika pozostać, gdyż Pan Jezus mówi, że muszę w Twoim domu pozostać. Ten sam czasownik zostaje użyty w przypadku Maryi, która po nawiedzeniu Elżbiety pozostała u niej około 3 miesięcy. Jest też mowa w sensie negatywnym w przypadku uzdrowienia opętanego, który jest opisany jako osoba, który nie mieszkał w domu. Jest to ten sam czasownik, który jest przetłumaczony jako pozostać. Jak już też nadmieniłem w naszym tekście, można by to przetłumaczyć, że dzisiaj w Twoim domu muszę zamieszkać. Ponadto, podobnie w sytuacji posłania 12 na misję, jak i 72 na misję, czyli w 9 rozdziale i w 10 rozdziale, ten sam czasownik zostaje użyty, że mają wejść do jakiegoś domu i tam pozostać. I z kolei ostatnie znamienne użycie tego samego czasownika jest, gdy Pan Jezus spotyka uczniów powracających do Emaus i później na końcu rozmowy, spotkania z Panem Jezusem, oni zwracają się do Niego.
Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Czyli ten sam czasownik ma jakieś specjalne użycie w Ewangelii Łukasza. Te pozostanie, które szczególnie odwołuje się w przypadku zarówno Maryi, która będąc brzemienną pozostała u Elżbiety, czyli jest to pozostanie w obecności Bożej, i jak również też ostatnie użycie, gdy uczniowie z Emaus zwracają się, ale później w posłaniu 12 i 72, że to sami uczniowie mają dać właśnie przykład tego, mają pozostać w domu, czyli jak gdyby wprowadzić poprzez swoje własne osobiste spotkanie z innymi, to osobiste również spotkanie, pozostanie Pana Jezusa z tymi, do których głoszą Ewangelię. Pragnę życzyć miłej i owocnej refleksji nad tym fragmentem Ewangelii. Szczęść Boże!